sytuacja w Polsce jak wyglądała? No, w latach przedwojennych, przed II wojną światową, w okresie I wojny światowej, było dużo osób, które uzależniały się na przykład od eteru, były wtedy eteromanie modne, ale i alkoholizm także występował. Morfinizm może w mniejszym stopniu. W całej Polsce w roku 1838 uważa się, że było tylko kilka tysięcy morfinistów. Natomiast za to było kilkadziesiąt tysięcy osób pijących eter. Ale jeśli chodzi o początek wieku XX, to w niektórych rejonach terenu Polski alkoholizm był bardzo daleko posunięty. Było kilkanaście prawdopodobnie litrów na głowę, jeśli chodzi o spożycie alkoholu w niektórych okręgach wiejskich zwłaszcza. Tak zwany wiejski system picia alkoholu polegał na piciu alkoholu właściwie w soboty, niedzielę. Natomiast miejski system, małe ilości po pracy każdego dnia. Niestety po II wojnie światowej to oba systemy w związku z sojuszem miasta ze wsią zlały się ze sobą i często pito dużo i każdego dnia. Uważa się, że uczniowie po 15 roku życia, czy około 15 życia, około 15-20% tej populacji uczniów miało różne próby z narkotykami. Nasz Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie tego rodzaju badania na szeroką skalę prowadzi w różnych grupach populacji, uczniów, studentów. Dorośli w wieku 20-25 lat w ilości ponad 20% mieli styczność z takimi środkami jak heroina, czy marihuana, amfetamina, ekstazy, która jest pochodna amfetaminy, w takim działaniu również łączącym działanie psychostymulantów, czyli amfetamin ze środkami halucynogennymi. Ekstazy jest tak na pograniczu amfetamin i halucynogenów. Bardzo silny środek uzależniający. LSD, klasyczny środek uzależniający o charakterze halucynogenów. 20-25% uczniów w szkołach podstawowych w latach później 90. już przechodziło stan upojenia alkoholowego. A więc problem w Polsce jest bardzo poważny. Bardzo poważny. Dlatego badania nad mechanizmami uzależnienia, nad neurobiologią uzależnienia, nad tym, co kryje się u podstaw uzależnienia, co dzieje się w mózgu, w komórkach, jest tak ważne. Dlatego, że żeby ten cały proces zmienić, na niego oddziaływać, musimy jak najwięcej o nim znać. Ciągle jeszcze wiemy za mało. Wiemy, jakie są skutki, wiemy, jakie są objawy kliniczne, wiemy, jakie są fazy poszczególne. Natomiast nie wiemy, co dzieje się w komórkach i dlaczego się uzależniamy. Dlaczego ten proces jest tak długotrwały? Bo proces uzależnienia to jest wielki problem polegający na tym, że raz wytworzone uzależnienie, czyli to utrata kontroli nad zachowaniem, utrzymuje się. Komórki pamiętają to. W głębi komórek tkwi pamięć, która powoduje ten potężny problem, którym jest uzależnienie. Jak to się dzieje? Jak to się dzieje, że do tego się dochodzi? Co się dzieje w komórkach, że to tak długo trwa i że może nawrócić. Problemem jest nie tylko długotrwałość, ale problemem jest łatwa nawrotowość, nawroty. Anglicy nazywają to relapse, nawroty, albo zachowania, reinstatement, tego zachowania związanego z poszukiwaniem i konsumpcją środka uzależniającego. Jak to się dzieje, że może tak łatwo nastąpić nawrót? Nawrót może nastąpić przy byle okazji, przy zetknięciu się z podobną sytuacją jak uprzednio, związaną z uzależnieniem, z podobnymi bodźcami napływającymi z otoczenia, a więc te same osoby, to samo środowisko, to samo miejsce, nawet często inne bodźce, ta sama muzyka, która towarzyszyła kiedyś uzależnieniu. Jakie są ogólne koncepcje uzależnień? Twierdzi się, że w tak zwanej teorii ekspozycyjnej sam charakter środka uzależniającego, który powoduje wzmocnienie, tak zwane pozytywne wzmocnienie, czyli uczucie pewnego rodzaju odprężenia, stanu zadowolenia, euforii, jest na tyle przyjemny, że on już sam wciąga w ten proces uzależnienia. Są również koncepcje, prawdopodobnie obie są słuszne, że daje się je świetnie powiązać. To zwana teoria adaptacyjna, że środki uzależniające rozwiązują część naszych problemów. Mówię, pozornie rozwiązują. To jest lęk, niepokój,
problemy w pracy, napięcie, to środki uzależniające je do pewnego stopnia rozwiązują, zastępują, ułatwiają nam życie, dlatego że stajemy się mniej niespokojni, mniej lękliwi, przechodzimy w inny świat, stajemy się bardziej pewni siebie i dążymy do ponowienia tego. Oczywiście te obie koncepcje się łączą, dlatego że teoria ekspozycyjna, czyli właściwość uzależniająca, natrafia na bardzo podatny grunt u osób, które mają pewne już problemy. No, ale czy te problemy są tylko problemami, czy tkwi w nich coś więcej? Czy można powiedzieć, że są pewne skłonności genetyczne, czy pewne inne skłonności? To już jest pewien problem. Są pewne predyspozycje, które są zwiastunami uzależnienia. Wiadomo, że osoby, które lubią poszukiwać pewnych sensacji, sensation seeking, mogą być bardziej skłonne, oczywiście nie wszystkie, nie chcę tutaj deprecjonować, ale poszukiwanie sensacji czy nowych wrażeń, novelty seeking, może być pewnym zwiastunem skłonności do uzależnienia. Można to wykazać również eksperymentalnie. Chcę podkreślić, że niemal wszystkie zwierzęta uzależniają się w podobny sposób jak ludzie. Dlatego my możemy w laboratoriach badawczych, w takim, które prezentuje moje laboratorium w Instytucie Psychiatrologii, badać mechanizmy uzależnienia na modelach zwierzęcych. Zwierzęta są uzależniają prawie od wszystkich środków uzależniających, od których uzależniają się ludzie. Wyjątkiem są właściwie tylko środki halucynogenne, takie jak LSD, meskalina, psylocybina. Chociaż i do pewnego stopnia tam pewne reakcje możemy obserwować. Środki halucynogenne dotyczą już wyższych czynności układu nerwowego, a stopień organizacji zwierząt oczywiście jest na tyle niższy od stopnia organizacji mózgu człowieka, że środki halucynogenne działają w inny sposób. Zresztą wszystkie modele, którym my się posługujemy w laboratoriach, one się różnią od, brzydko powiem, modelu ludzkiego. To jest to model, jest to problem ludzki, problem kliniczny. Dlatego, że oczywiście jest to inny stopień rozwoju środkowego układu nerwowego. Ale możemy bardzo wiele, jak tu za chwilę powiem, analiz przeprowadzać i jest bardzo wiele podobieństw między zachowaniem się ludzi, a prostymi, wydawałoby się, zachowaniami zwierząt pod wpływem środków uzależniających. One tak samo dążą do ponowienia kontaktu i tak samo będą robić wszystko, żeby ten środek uzależniający znaleźć. A więc istnieją pewne istotne predyspozycje, które zmuszają czy stanowią zagrożenie, że dana osoba łatwiej będzie się uzależniała. Jak już mówiłem, jedną z nich jest skłonność do poszukiwania nowych wrażeń, sensacji pewnych różnego rodzaju. Zresztą ta skłonność do poszukiwania nowych wrażeń stworzyła też pewne możliwości terapeutyczne, dlatego że są próby, zresztą dosyć udane, odzwyczajania osób uzależnionych od narkotyku poprzez oferowanie im w zamian za narkotyk różnych właśnie czynności czy innych działań, które polegają na tych silnych wrażeniach, takich jak wspinaczka wysokogórska, skakanie na rozciągającej się linie z mostu, jazda motocyklem i tak dalej. To powoduje, to stanowi pewną przeciwwagę dla uzależnienia, pewną alternatywę. I tego rodzaju terapie behawioralne odgrywają dosyć dużą rolę. Właśnie te również, które oferują te silne wrażenia, dlatego że one zaspokajają istniejące wewnętrzne potrzeby do przeżycia tych wrażeń. Inne możliwości predyspozycyjne łączą się z depresją i lękiem. Osoby z chorobami lękowymi, osoby z depresjami łatwiej się uzależniają. To łączy się z tą kompensacyjną teorią czy koncepcją uzależnień, że środki uzależniające mogą zmniejszać czy likwidować pewne problemy, które występują, problemy psychopatologiczne. Oczywiście likwidować w cudzysłowie, mówię, jak najbardziej z takim pejoratywnym oddźwiękiem. Uważa się, że od 30 do 50% czynników genetycznych może w różnego rodzaju uzależnieniach odgrywać istotną rolę.
Dopamina działa na, tak jak wszystkie substancje uzależniające, na swoiste receptory komórkowe. Każda silnie działająca substancja w mózgu musi, żeby zadziałać selektywnie na jakąś grupę neuronów, czy wywołać selektywny efekt, musi złączyć się z pewnym receptorem. Więc na powierzchni komórki, w błonie komórkowej, znajdują się białkowe receptory, z którymi ona się łączy. I dopiero powiązanie z tym receptorem uruchamia kaskadę procesów wewnątrzkomórkowych. Dalsze ciągi procesów. Dopamina działa również na swoje receptory, tzw. dopaminergiczne receptory. Uważa się, że jeden z tych receptorów, receptor DR2, odgrywa tutaj dosyć istotną rolę. Takie badania były prowadzone, chociaż wykazano, że są możliwości tutaj pewnego polimorfizmu. Występują allele, czyli kopie różnego rodzaju tych genów, które kodują wytwarzanie receptorów, syntezę tego białka receptorowego. Wiązano ze skłonnością do uzależnień, zwłaszcza do uzależnienia od alkoholu, polimorfizm jednego z aleli genu dla receptora DRD2, tak zwanego alelu A1. Było dosyć dużo prac na ten temat. Nie całkowicie one się pokrywają z rzeczywistością, jak się okazało. Dlatego, że w dużej mierze ten polimorfizm nie dotyczy tylko alkoholizmu, dotyczy sytuacji, gdzie występują reakcje psychotyczne. Obserwowano te zmiany przede wszystkim u alkoholików z różnego rodzaju powikłaniami psychotycznymi, a więc bardzo ciężkich problemach alkoholowych. Natomiast generalnie nie można łączyć tego polimorfizmu wyłącznie z alkoholizmem. Ale są pewne różnice etniczne. Wiadomo, że na przykład Indianie północnoamerykańscy mają największy polimorfizm tego alelu dopaminergicznego DRA1. Natomiast rasa kaukaska, do której my należymy, czy populacje na Bliskim Wschodzie, znacznie mniej. Ten polimorfizm prowadzi do tego, że układ dopaminergiczny jest jakby niedoczynny. Następuje dysfunkcja tego układu. Dysfunkcja tego układu prowadzi do tego, że układ nagrody jest słabszy. Jego funkcja jest osłabiona. W związku z tym odczuwa się pewien niedosyt czynników nagradzających, subiektywnych. Zbyt słabo i zbyt mało przyjemnie odczuwa się bodźce z otoczenia. Osoby, które mają to zaburzenie, starają się kompensować przy pomocy alkoholu czy innych środków uzależniających łatwiej tą swoją dysfunkcję układu nagrody. Mogą kompensować w inny sposób. Dysfunkcja układu nagrody może być kompensowana przez jakieś atrakcyjne pokarmy, wspaniałe torty, różne nagrody, tak zwane naturalne, nie tylko. Może być kompensowana właśnie tymi silnymi bodźcami, o których już mówiłem, atrakcyjnymi w zachowaniach, no ale może być niestety również próba kompensacji przy pomocy środków uzależniających. Indianie północnoamerykańscy, znaczy jak Sioux, prawda, dawali się łatwo uzależnić, dawali się rozpić przybyszom z Europy, natomiast Indianie południowoamerykańscy nie. Tutaj w dużej mierze są pewne predyspozycje genetyczno-metaboliczne. Szczególnie narażeni na alkoholizm są osoby, których rodzice są alkoholikami. Dwoje czy jedno. Synowie ojców alkoholików są w dużej mierze bardziej narażeni na alkoholizm niż synowie niealkoholików. Wykazały to badania na przykład bliźniąt monozygotycznych, zwanych jednojajowych, przeprowadzane badania adopcyjne. W dużej mierze jednak i wychowanie, i środowisko, czynniki kulturowe, społeczne odgrywają rolę. Ale to 30% jest już dużo, prawda? Jest znaczne. Alkohol nie działa sam w organizmie. Alkohol dzięki różnego rodzaju enzymom, którego najważniejsza to jest dehydrogenaza alkoholowa i aldehydowa, ulega przekształceniu do aldehydu octowego, związku bardzo toksycznego. Aldehyd powoduje zaburzenia krążenia, nudności, mdłości, wymioty, złe samopoczucie. I alkohol przekształca się w aldehyd,
octowy dzięki działaniu dehydrogenazy alkoholowej. Następnie, na szczęście, ten aldehyd długo się nie utrzymuje w organizmie. On szybko jest przekształcany przez dehydrogenazę aldehydową do kwasu octowego, który jest związkiem już łatwo wchodzącym w cykl dalszy metaboliczny i ulega spaleniu w cyklu oddechowym, właściwie do tworzy się dwutlenek węgla i woda, a więc substancje właściwie już nieczynne. Ten enzym dehydrogenaza aldehydowa występuje w różnych postaciach. Ona może być również w postaci tak zwanej drugiej, która ma mniejsze powinowactwo do aldehydu. W związku z tym, jeżeli osoba ma tego rodzaju enzym, o mniejszym powinowactwie do aldehydu, wtedy aldehyd słabiej się rozkłada. Dłużej się i szybciej się gromadzi w organizmie. A więc napicie się nawet niewielkiej ilości alkoholu powoduje już gromadzenie się dużej ilości aldehydu, który dalej już się nie metabolizuje, nie rozkłada. Nie ulega przemianom dalszym. Dlatego, że mamy do czynienia z tą formą nieczynną, czy mniej efektywną dehydrogenazy aldehydowej. I w wielu populacjach mamy dosyć dużą część ludności, która ma ten typ enzymu. To w pewnej mierze chroni przed alkoholizmem. Trzeba powiedzieć, że u Chińczyków, Japończyków jest reakcja nieprzyjemna na alkohol, która na przykład wyraża się zaczerwienieniem twarzy. Flushing, taki flash. Zaczerwienienie charakterystyczne z uczuciem gorąca. Właśnie to działa w ten sposób aldehyd, który się gromadzi w organizmie. A więc u 50% populacji dalekowschodnich on występuje. Natomiast w naszej populacji europejskiej tylko u 1-2%. A więc nie możemy się dziwić, że w tych populacjach naszych alkohol ma większe wzięcie niż tam. Jest bardziej popularny i chętniej pity. I dlatego w tych populacjach, w których występują te inne układy enzymatyczne, genetycznie sterowane, występuje większa awersja do alkoholu, mniejsza skłonność picia alkoholu, wskutek tego, że gromadzi się więcej aldehydu octowego. I dlatego Amerykanie, Indianie, południowoamerykańscy byli mniej skłonni do uzależnienia się od alkoholu i mniej skłonni do możliwości rozpicia się niż Indianie północnoamerykańscy. To samo dotyczy populacji dalekowschodnich.